Co kupują youtuberzy? Przekonajmy się. Witamy w programie Mniej Więcej. W programie, w którym komplikujemy proste rzeczy. W dzisiejszym odcinku będziemy udawać, że youtuberzy robią zakupy w sklepie, a nie na Uber Eatsie. Tak. Albo nie robią tego za nich ich asystenci lub znajomi lub członkowie rodziny lub partnerzy lub partnerki. Kto dzisiaj bierze udział? Bo mamy dużo główek. Może w ogóle format opiszmy, ponieważ się nikt nie spodziewa, jak będzie odcinek wyglądać. Uwaga, dostaniemy zakupy i będziemy musieli dopasować youtubera, który pasuje do tych zakupów. Mamy... I uwaga, mamy kilku fejkowych do otóż tego. Otóż to, więc tak, gra dzisiaj z nami wujek Łuki. Wujek Łuki, jedyny, no, który robi tutaj zakupy. Tak, niewykluczone. Tomek, stare włosy działowy. Tak. Blołek, już skończyły mi się TikToki. Chyba już się skończyły wszystkie TikToki. Radek, słuchajcie, kochani, mam dla was coś niesamowitego i wcale to nie jest moja nowa książka, Kotarski. Odkryty szósty sposób na... Nie potrafi zrobić carbonary. A czemu tylko nie powiedziałeś Adam Drzewicki z metodą wzrostu, tak odłożyłeś? A myślałem, że ty wziąłeś Adama. Nie powiedziałem, nie wiedziałem, że wziąłeś Klamera. A miałem szósty sposób. O nie, na... przepraszam. Adam Drzewicki, metoda to bzdura. Tak. Dlaczego na nim robić karbonat? To jest okej. Okay. Bo raz na streamie było tak, że nieuczesana jadła karbonarę i nazywała... Freeze, największy polski YouTuber. Nazywała makaron ze śmietaną karbonarą i obejrzała... U nas na mniej więcej obejrzała... No. Nie, obejrzała testowanie jedzenia żabki. U nas na mniej więcej. Ja powiedziałem, że makaron ze śmietaną to nie jest karbonara. No. Ona wtedy zatrzymała film, dała nam łapkę w dół. Obejrzałem jej streama i powiedziałem tak, dobrze, wejdźmy na YouTube'a. Wpisałem Italian carbonara. Jakiś starszy pan z właśnie Włoch robił carbonarę. Miał 90 lat i było napisane niestety w opisie, że niestety pan Antoni już odszedł. I powiedziałem, no przykro mi tak, że bezcześcisz tutaj pana Antoniego, który przekazuje z pokolenia na pokolenie swój przepis na carbonarę, którą się robi bez śmietany, nieuczesana. No, ale widocznie tak się robi. Carbonarę bez śmietany. No to weszła i dała łapkę w górę. Załatwioną łapkę w górę. Dziękujemy. Możecie też zostawić. Krzysztof Gonciarz, kiedyś w Japonii, już dzisiaj w Polsce. Poki. Skarpetki. Kto kupuje skarpetki i nie krytykuje. Jajka. I uwaga, uwaga. Czekolada Milka. Ale kolego. To nie wszystko. To są jajka z wolnego wybiegu. I uwaga, sok z cytryny. Poki i kot. Dobra. Kto tutaj ma w towarzystwie kota? Tak. Zacznijmy myśleć w ten sposób. Kto ma kota? Tomek ma, nie? Adam Drzewicki. Adam ma koty, tak. Adam Drzewicki ma koty. Krzysiu, Gonciarz ma? Nie wiem. Nie. Nie ma. Krzysiu nie ma zwierząt. Zatem tak, Radek Kotarski nie ma kota. Ma chmurkę, Blow ma psa, Tomek ma psa, teraz dwa już psy. Dwa, zaraz trzy pewnie. Wujek Łuki, oni mieszkają razem z ekipą, oni mają kota. Wujek Łuki jest... No inaczej, mają Instagram tego kota, jeżeli ten kot istnieje, to na pewno ma Instagram. Mi się wydaje, że nie ma. Nie ma takiego Instagrama. Dobra, okay. Klamer miał kota 15 lat temu. Nie, no Klamer... Chyba nie ma kota. Nieuczesana ma kota. Ma? Okej. Okay. Dobra. I Radek. To może mieć. A Radek ma kota? Czy Radek ci wygląda na osobę z kotem? Tak. Wygląda na osobę z kotem. Tak. Wygląda na on osobę może z mieć kota. On bardzo wygląda. Ale czy Radek wygląda na osobę z takimi zakupami? Nie, Radek nie wygląda na osobę z takimi zakupami. I teraz zakupami. Dopasujmy, kto by to mógł kupić. To znaczy, powiem tak, no jest to zestaw dość unikalny i są ich dziwne wybory. Jeszcze są. Są takie dziwne wybory, jak na przykład sok z cytryny premium. To nie poki, co no właśnie jest? Poki, premium. Skarpetki. Premium, to jest bardzo dobra wskazówka, Mandziu. Dobra. Premium. Ja wskazałem moją odpowiedź. Jesteś gotowy? Tak. Ty Radka, uważasz, że Radek Kotarski, taki znany tego. Skarpetkowicz. Znany skarpetkowicz. Dokładnie oraz tak. Degustator poki, tak? Tak. Nie, ja uważam, że to jest tutaj od nieuczesanej zestaw. Dobrze. Wydaje mi się, że najbardziej no to ja pasuje. To tutaj. Jest moja odpowiedź, zatem sobie odłożę. A my idziemy do kolejnych zakupów. O! Kolejny kociarz! I zobaczmy, i tutaj już widzimy, że tutaj jest żwirek poważnego człowieka. Co? Niejaki... Tamten był w pyte lepszy. Tamten, ja znam tamten żwirek, to jest najtańszy żwirek ze sklepu, jak nie ma absolutnie żadnego innego. Chyba tak. Nie, to nie jest. Bo miał takie opakowanie niedobre. Nie, tamten ten drewniany jest bardziej papierowe. Eko oczywiście niż silikonowy, który dzisiaj, nie wiem, rozpuści za jakieś 40 tysięcy lat. Nie mówiliśmy tutaj o ekologii, tylko mówiliśmy o jakości żwirku. Tamten żwirek, ja wiem, że on kosztuje jakieś 4 czy 5 zł. Czy jest lepszy? Pocięty w 5 centymetrów silikon to jest najlepsze, co spotkało naszą planetę. Absolutnie jestem przekonany. Ale obracasz kota ogonem! Dobra, dad joke.
Panowie, może to jak widzicie, czyje to są zakupy? Patrz, to jest jakieś w ogóle odwrócona poprzednia runda. Cytryna, sok cytrynowy, maszynki do golenia. Och, idealnie, że imbir, moi drodzy. Imbir? Jeszcze imbir do tego jest. No, to są zakupy osoby, która... Ja powiem ci tak, to jest, powiem tak, to są zakupy albo osoby, która naprawdę tak żyje, czyli zdrowo, owocki, imbir również tutaj na wzmocnienie. Zagrać zostaje jedna rzecz. Albo to jest... Bo wiesz, Hubert jakby tak? Z Widmo pisali do pewnych youtuberów i mówi, hej, powiedz, co standardowo kupujesz i tak dalej. Jaki musi być twój tak myślowy, że mówiąc o swoich standardowych zakupach, ręcznik papierowy. To jest tak jakby, kto to, jakby co to idzie jest, za tą informacją? To jest, słuchajcie, koszyk osoby, która chce wam pokazać, że jest zdrową osobą, która dba o swoją odporność naprawdę bardzo mocno, ma zawsze pięknie ogoloną albo twarz, albo dopasowany zarost, na śniadanie zjada tylko fit rzeczy, kotek dostaje żwirek z ładnym opakowaniem, a jego dom błyszczy czystością, a na półeczce znajduje się najnowsza książka. Okej, okay. Dobrze. Zobacz, idziemy pomocą zero punktów. Idziemy pomocą zero punktów. Nie, ja wierzę, że pójdzie dobrze. Ty ostatnio w rozpoznawaniu youtuberów poczułeś, byłeś całkiem nieźle ci poszło. Dlatego ego top totalnie dobrze, i okay. Będę leciał dobrze. Do samego końca, żeby dobrze. Się wywalić. Dobrze, idziemy do kolejnej rundy. Mieliśmy dyskusję o żwirku tutaj. Tak dyskutowaliśmy. Żeby, jak już zostałem okrzyknięty przeciwnikiem tej planety, ja tylko chciałem tutaj sprecyzować, że również korzystam z betonikowego żwirku. Że również korzystasz z tej planety? Muszę tutaj bronić swój wizerunek upadający coraz bardziej z odcinka na odcinek. Kawa bio. Kawa bio. Majonez. Kiele. No to przecież poważny człowiek od razu widzę. Awokado. No słuchajcie, zakupy poważnej osoby. Tutaj widać, że inteligentnej, wykształconej i dużo zarabiającej, idealnie wysportowanej, dobra, tak, o nieprzeciętnym poziomie humoru, o wysokiej kulturze i klasie osobistej. Jak wszyscy wiemy, w końcu majonez kielecki wybiera tylko elita tego narodu. Moi drodzy, zatem co? Tak. No właśnie nie, Madzie jest takim typem, co lubi majonez kielecki, a wszyscy wiedzą, Krzysztof że miniary jest Gonciarz lepszy. Jest największym fanem majonezu kieleckiego, to wszyscy o tym wiemy, zatem to może być ewentualnie on, również kawa bio by pasowała, ale tak. O, wujek Łuki, również poważny człowiek sukcesu, również się tutaj by zgadzał. Ale Tomka od razu wyklucz, bo wiadomo, że to są warzywa. Tutaj są warzywa, zatem Tomek odpada, ale wierzę, że tego by docenił. Kto kupuje ogórki konserwowe? Także to jest dla niego ważna rzecz. Adam Drzewicki wygląda mi na ogórkarza takiego. Naprawdę? A Adam pije kawę bio? Przyjazny dietetyk? Nie. Adam kupuje kawę bio. To jest tak, w przypadku Adama to jest troszeczkę inaczej. Adam bije to, ponieważ chodzi na trening i chce być zdrowy. Adam je majonez kielecki, Adam chodzi, bo się szanuje, bo, no właśnie o to chodzi, że jak chodzi, to pije wtedy kefir. Znaczy kefir stoi miesiąc w lodówce, to inna sprawa. Majonez kielecki, Adam również lubi, wygląda mi tutaj na spoko, bardzo tak, lubi Adama. Adam wygląda na ogórkarza, kawa, czy Adam jest kawoszem, ale kawa ewentualnie może stać po prostu na półce i Adam zdrowawo nawet potrafi zjeść. Adam by się nadawał, Łukasz by się nadawał. Dobra, jestem gotowy. Jesteś gotowy? Klamr, w ciebie nie wierzę. Czekaj, muszę jednego z nich trzech wybrać. Dobra, jesteś gotowy? Powiem tak, piękną historię powiedziałem o Adamie. Mówisz, że... Krzysiu? No mógłby być. Krzysztof Gonciarz, numer 3. O kurde, możesz mieć rację. On przywozi specjalnie im do Japonii. Przywozi im specjalnie majonez kielecki do Japonii, dlatego jest tak szanowanym obywatelem. Dlatego tam. Japonia właśnie spadła z lokaty drugiej gospodarki świata na trzecią. Na pierwszą. Tak, bo wszyscy wydali pieniądze na majonez kielecki od Krzysztofa Gonciarza, masz rację. Tak, idziemy dalej. Okej, dobra. Zaczyna mi już tak kogoś przypominać. O! Fiberflex Hairspray. Sport Difference 48K. Słodycze. Oraz... Niż dentystyczny. A ten tak, po kolei omówienie produktów. Osi bez cukru, bo treningu. Duszki po tym, jak się zrobiło... Nie, bo cukru. Teraz są włosy. Teraz trzeba. To jest tak, są mam włosy. I ładnie wyglądasz czupryną. To prawda. Sportowy tak. Świr, wiadomo, że jest. Oczywiście, że jesz słodycze, każdy o tym wie. Nic dentysta, ale on się przyznaje do tego. Oczywiście się przyznaje. Bo Tomek jest szkoły Bartka. Co z tego, że jem słodycze, skoro mogę zrobić dodatkowy trening, 9. trening w tygodniu? To żaden problem. Dokładnie. Absolutnie.
Ja Tomka za Tomek. To podziwiam. To jest Tomek. To jest Tomek. No, to żadnego. Po prostu przejdźmy dalej. To nie można nawet tutaj nic powiedzieć. O, ho, 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 ho. Moi drodzy. Lentil to? Chips. Bio peanut butter dairy free, low sugar. Vegan. Wygląda na smaczne. Ferrari. O, kolego, chyba się na czymś walnęliśmy. Mam pytanko. Smak naturalny i to. O, pa, wow. To jeździ, dawaj nam to. Mam pytanko, gdzie to dorwaliście? Ale w jakim? No weźcie, zapytajcie, powiedzmy. Dobrze, to później powiesz, no już. A widzowie też są ciekawi, bo się zapytałem. Nie wiedzą. Co, taki mądry jesteś teraz? Bo dlaczego się pytam? Bo szukałem lodów, które mają kaloryczność o tak po prostu napisaną, bo to zazwyczaj są lody, które są smaczne. Dobrze, super. To teraz jak mamy z wynikiem, proszę cię. Ja się boję, że ostatnio Radek Kotarski reklamuje swoją książkę jako, że i ty możesz jeździć swoim Ferrari, coś takiego. W sensie totalnie taką reklamę widziałem. I się boję, że to jest Radek Kotarski znowu. Też mi się wydaje, że to jest Radek Kotarski, Radka Ale Kotarskiego. Niestety dałem za wcześnie. Zużyłem już Radka Kotarskiego, czyli dam osobę, której nie ma w tym zestawieniu, bo nie odpisał na Facebooku tutaj Hubertowi, czyli Krzysztofowi Gonciarzowi. Krzysztofa Gonciarza daje. Wierzę, że Krzysztof nie odpisał. Krzysztof był w zamówieniu z McDonalda, odpisywał on wtedy. Był? I odpisywał wtedy? Wtedy. Czyli on był ostatecznie wtedy? Był i odpisywał. No i co teraz? Kurde, na to? No to zaorany zostałem. Zostałeś. Młody chłopak gimnazjalista. Ja daję między ekipą krakowską, zastanawiam się. Zastanawiam się, kogo bardziej nie będzie tym wszystkim. I co z tym będziesz siedział? Kogo bardziej nie będzie? Dlaczego byś dali wujka Łukiego akurat? Ty przecież wujek może jeździć. Kogo nie będzie? Dobra, ja daję Łukasza Blowa Wojtyca. Blowa mnie odpisał, Blowa Soplu dzisiaj. Tym razem Blowa Soplu. Łukasz Wojtyca. Tak? Chyba dobrze powiedziałem. Kurde. Następna runda. Pajace. Pajace. To jest tak zwany mocny alkohol, musicie sobie to wyobrazić. Unboxing! Co tu będzie? Ozory. Pozory wieprzowe. Mhm. To pewnie kolejne szynki, to wyjmuj. Dobra. Śledzie i to, no dobra, myślę, że się nie będziemy zastanawiali długo. Filety śledziowe. Kocham ciebie, Klamer. Kochamy was bardzo mocno. Ale Klamer, wy z chłopakami jesteście Nerka. Stereotypem po prostu tutaj. Nie, bo chodzi o pobite gary. A że chodzi o powiedzenie, że dziwne tego połączenie? Tak, tak, tak. Ze sztabu, tam sztaba żre wszystko, co się tylko da. Musimy kiedyś dlaczego wszyscy... O, słuchajcie, to i to jest tak. I tutaj no. Widzimy karierowiczów i widzimy youtuberów. Co? Youtuberzy. Mandzio w przerwie powiedział, że wybiera sobie odcinek, w którym sekcja komentarzy będzie na niego ja zła. I tak, ja się za dobrze bawię w tym odcinku. Znaleźliśmy i tak, wiem, że będziecie i tak źli, zatem tego. Nie, 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 bo Radek dał Ferrari, żeby nawiązać do swojego odcinka, no. Żeby nawiązać do swojego kanału na YouTubie, uh-huh. Niejako do siebie na youtubera. I oni też tutaj nawiązali do swojego kanału na YouTubie, a nie do siebie jako youtuberów, jeżeli o to chodziło. No chyba, że naprawdę ich jak głównym wyborem są nerki, ozory, pasuje. Myślisz? No i śledzie i mocny alkohol? To znaczy, nie chcę tego, nie, dobra, chciałem powiedzieć. Dobrze, okej. Okay. Jak powiemy tą prawą stronę, tak ta lewa mi nie pasuje. No właśnie, ja tego Klamer tak czy siak, to ja już dałem moją odpowiedź. Tak, ja też, ja się zgadzam, dalej. To jest 100%, to jest Klamer. To są chyba najnormalniejsze ze wszystkich. O! Sałata. Najnormalniejsze ze wszystkich. Mam idealną odpowiedź. To jest pomelo? Grejpfrut. Jezus, granat. Nie, to jest granat. Boże. Uważaj, chłop! No, gumę Winterfresh, berlinki i ser królewski. Równie dobrze mówisz Tomek, gdyby nie sałata. Gdyby nie sałata, to bym powiedział, że to jest Tomek działowy, ale nie, jest i owoc, jest i są i gumy, jest i sałata. Pasują mi tutaj... No bo ja wiem. Powiem mówił. Tak, że... Ja już wiem. Powiem tak, dajmy odpowiedzi i wybierzemy. To znaczy, chciałem powiedzieć... Dobra. Trzy, daję Łukiego, ale chciałem powiedzieć, że Frizz z takiego powodu, że Frizz się wydaje prywatnie tak strasznie normalnym gościem, który nie prowadzi kanału na YouTubie, że jego zakupy mogą być również tak. Najnormalniejsze tak na świecie. Być. Tak mogłyby być. Ale ja uważam, że to będzie nieuczesana, bo w konkurencji stoi z tymi dwoma panami, których jednak czuję, że kupiliby coś bardziej ekstrawaganckiego. Jeszcze z Mandziem doszliśmy, że chyba pierwszy będzie był Blow. Pierwszy chyba był Blow. Z Ferrari powinien być tutaj ktoś inny również, powinien być Radek. No dobra, zobaczymy, mamy jak bardzo odpowiedzi się nasze. Hubert, powiedz, jaka jest punktacja całościowa? To znaczy, zero, powiedz, zero? Nie, każdą rundę po kolei nam powiedz. Dobrze. Może. My będziemy znaczy, sobie, ma, mamy po kolei postępować. Chciałem powiedzieć łączną punktację. Dobra, nie powiem nam łączną punktację. No bo 2 do 1.
O, super. Ego top więc, się przydało znaczy, tutaj. Jakby, znajcie moje dobre serce. Komentarze. Możemy zmienić? Możecie coś pozamieniać. Dobra. Okej, okay, dobra. Czyli kolejność, po kolei, tak? Dobra, to teraz tak, czekaj, ja sobie zmienię, już ci mówię, co zmieniłem. Zmieniłem Blowa na rundę pierwszą i wstawiłem, zdjąłem tam... Radka. Radek wszedł mi na rundę piątą zamiast Wujka Łukiego. Wstawiam Blowa na rundę pierwszą, bo, no, ale to będę miał taką samą odpowiedź jak ty, ale... Chcę się zamienić tak samo jak ty, ale dobra. Blow na rundę pierwszą... A kogo miałeś wcześniej, Andziu? W rundzie pierwszej? Wszystkich już zamieszczałeś. Wcześniej miałem nieuczesaną. A. No teraz to wszystko zmienię. Wiesz co? Nie, ja nie zmieniam niczego, nie zmieniam żadnej. Wierzę, że masz dwa punkty? Wierzę, że mam dwa punkty. Ego po tamo. Ego wywaliło już przez sufit. Czyli nic nie zmieniasz, Andziu? Nic nie zmieniam. No dobra, słuchajcie, to mamy problem, bo jest 2-2. Czy ja dorównałem do dwóch punktów Mandzia? Ja no nie mamy problemu, jest remis. No jest remis. Tylko zdarza się. Dobra, to wybierzmy w takim razie jedną rundę, wybierzcie, którą pomnożymy razy 2. Ja jestem za rundą z ogórkami, nie wiem czy się zgodzisz. Jaką wtedy dałeś odpowiedź w rundzie z ogórkami? Ja to był Krzysztof Gonciarz. To ty dałeś Gonciarza? Ja dałem Adama Czywickiego. Mamy dwie różne odpowiedzi. Są, i była to najcięższa runda ze wszystkich, uważam, bo rzeczywiście nie było wiadomo kto. No awokado, kefir, majonez kielecki, brokuł, kawa ziarnista i ogórki. No to możemy ją pomnożyć. Niech będzie, zobaczymy. To sobie zmieniamy w punktach? Nic. Nic to nie zmienia. No to nam powiedz po kolei, dobrze, jak było. Dobrze, trudno. Słuchajcie, pierwsza runda, czyli u ciebie Radek Kowarski jako blow i u Mandzia nieuczesana. Nieuczesana u mnie była. To była nieuczesana. A, czyli Mandzia ma to. No, dla ciebie. No. Ale jednak, to dobrze, jednak. Że nie zmieniłem, ego to opierdę. Runda druga. No. To blołek. A ja tam dałem Adama Drzewickiego. Czyli te poki to... Nie, runda nie. Druga to maszynka do golenia, żwirek, imbir, cytryna, banan. To blołka. Tak. Okay, kiedy dobra. Ty masz, Karol, kota? No. Runda trzecia, no. Czyli awokado kefir, to jest wujek Łuki. Okej, okay, dobra. Okay. No. Runda czwarta. Tomek Działowy. Którą daliście się sobie obciąć ręce za 100%, że no. To jest gimper. Tomasz Działowy na milion. No. To nie jest Tomasz Gimper Działowy, to jest Fris. To dobrze się świadczy o Frisie, że ma dietę jak Tomek. Nie no dobra, Tomek dobrze wygląda. To nie było diety, tam w większości były produkty takie, które nie były związane z dietą. No, nie tak, były słodyczy trochę. Runda piąta, czyli serek wiejski, Ferrari. Ja to dałem Radka potem zamieniłem i to tak, jest dobrze. No, i to był Radek, to jest Radek Kotarski. Tu mieliśmy szóstą, obydwaj dobrze. Tak, no Klamer to jakby... A siódmy kto był? A siódma runda, czyli ser królewski, parówki, no, sałata. No to takie zwyklejsze zakupy świata. Adam Drzewicki. Adam Drzewicki jednak. Adam Drzewicki. Czyli kończycie panowie 2-2. Tak. Absolutnie boom. Nie znacie się na youtuberach. Gratulacje. Nie znamy się w ogóle na youtuberach. Ego wywaliło poza skalę w tym odcinku. Czekamy na sekcję komentarzy i pozdrawiam was bardzo serdecznie. Wy każdy wtorek i sobotę o godzinie 18. My się super bawiliśmy. Cześć. Hej.